smutku, full radości, kolorowe driny z kolą i muzyka disco polo. Tak śpiewa w jednej ze swoich produkcji Christo Dance, który właśnie dzisiaj nagrywa teledysk do piosenki Całuję rączki. Słuchajcie, na planie jest bardzo energetycznie, ja mam tą przyjemność, że widzę to, jak powstaje teledysk, dlatego postaram się wam przekazać jakie najfajniejsze, najciekawsze smaczki. A uwierzcie, jest ich bardzo dużo. Rączki to twoja najnowsza produkcja, która jest utrzymana właśnie w takich klimatach taneczno-biesiadnych. Tak jest, dokładnie. Aczkolwiek przenieśliśmy to na grunt klubowy. Myślę, że taka mieszanka może spowodować całkiem niezły wybuch. No właśnie, to jest ciekawe połączenie. Tu biesiada, tutaj klub. Myślisz, że to pójdzie? Ja myślę, że to pójdzie. Przede wszystkim w klubie ludzie się tańczą, bawią się. Ja myślę, że dobra zabawa. Ponad wszystko. Słuchałyście dzisiaj, powiedz mi, czy ten utwór chwyci? Mam nadzieję, że widzom się spodoba i odbiorą go bardzo dobrze. A lepiej wam się tańczy przy właśnie takich lekko biesiadnych utworach, czy może przy takich bardziej klubowych? Bardziej klubowych, ale do tego też się super nam tańczyło. Roxana, a tobie się lepiej tańczy do takich klubowych numerów, czy do takich właśnie troszeczkę pod nóżkę? I pod nóżkę, i do klubowych. Jestem otwarta na wszystkie gatunki, także i takie wchodzą we mnie całkowicie. Nie tylko dziewczyny wiadomo prym, bo jest z nami również Marcel. Powiedz mi, ile czasu trzeba ćwiczyć, żeby wykonać takie figury, jakie ty tutaj dzisiaj wykonałeś? Ile czasu? Myślę, że zależy też to od wieku, od kiedy się zaczyna tańczyć. No, trzeba dużo się rozciągać, to na pewno. No i mówię, no, to zależy też od tego, czy właśnie jest się chłopakiem, czy dziewczyną, bo to też zależy. Dziewczyny mają zawsze łatwiej, jeżeli chodzi o wykonanie różnych figur, bo są bardziej rozciągnięte. No ale to jest kwestia po prostu tego, jak to ćwiczy, jak regularnie i jaki styl oczywiście trenuje. Oprócz miejsca, w którym się nagrywa, bardzo ważna jest też ekipa i ty zadbałeś nie tylko o tancerze, ale również o fajne atrakcje. No myślę, że tak. Chciałem, żeby było naprawdę kolorowo. Mega kolorowy zawrót głowy, także i mamy carvingowca, i mamy bar mobilny, także przemieszczamy się z punktu A do punktu B, naprawdę dzieje się dużo. Ekipa taneczna, naprawdę myślę, że będzie co oglądać. W swoją produkcję zaangażowała się również córka. Tak, Wiktoria jest z nami właśnie dzisiaj, towarzyszy mi od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że tutaj widzowie ją bardzo dobrze odbiorą, zresztą zobaczycie sami. W Królestwie Wiktorii. Powiedz, jak ty się odnajdujesz w roli DJ-a? Super, jest naprawdę świetnie, ludzie są cudowni, muzyka, atmosfera, wszystko jest naprawdę super, także myślę, że będzie na co popatrzeć. Energię i pasję do muzyki chyba masz po tacie. Oczywiście, ale nie tylko po tacie, po mamie również, ale naprawdę, to u nas rodzinne. Premiera teledysku do piosenki Całuję rączki oczywiście na Disco Polo Info.